Siemane maneczko, witam was wszystkich bardzo, ale to bardzo serdecznie z tej strony Manojek. Dzisiaj drugi odcinek z gry Bennett, gry, która moim zdaniem jest świetna i myślę, że wam też się spodobał pierwszy odcinek. Jeżeli jeszcze nie widzieliście, to sprawdźcie. I w dzisiejszym odcinku zagramy sobie kolejną mapkę bądź mapki, zobaczymy ile to czasu zajmie. W poprzednim odcinku zrobiliśmy sobie pierwszą i drugą, dzisiaj czas na trzecią, tak więc zapraszam was bardzo serdecznie. Loading. Tylko nie wiem, co ta kura ma tutaj znaczyć. Dobra, run that. Czyli nowa mapka, jak zawsze, już naprawdę tydzień nie grałem w tą grę i bardzo za nią tęskniłem, już nie mogłem się doczekać, kiedy w końcu z nią zagram. Dobra, tutaj znowu lecą kulki, mam nadzieję, że więc... No, a miałem sprawdzić, czy więcej leci, więc okej, okay, to trzeba jakoś sobie wyważyć tak mniej więcej. Poczekamy, aż polecą te pierwsze, albo teraz po prostu. A nie, tylko musimy pobiec w lewą stronę. Z tego co pamiętam, ta będzie pierwsza lecieć. Ok, więc teraz tamta musi polecieć. Uuu, się udało. Tak, teraz weźmy puszki. Teraz skoczmy tu, tu jest dużo tych. Serio? Biegnij po marzenia. Run for your dreams, Forest. Ok, czy mi się uda? Chyba mi się nie uda. Uda się. Co to był za połamany skok? A co to był za debilny pomysł, żeby skoczyć? Okej, tu też. Bo tu teraz musimy rzucić swoją głową. No i to właśnie zrobiliśmy. I musimy iść na checkpoint znowu. A tu są jakieś kury, czy te kury są agresywne? Okej, udało się mi to przeskoczyć. Dobra. Teraz tylko nie umrzeć. Poszło całkiem dobrze, tylko teraz rzucić tak, żeby... Tak właśnie, dokładnie tak. Dobra, poszło naprawdę superaśnie. Już widzę, że będziemy gdzieś zbiegać. Okej, okay, ale znowu... Okej, okay, aha, czyli my możemy tak w miarę wysoko nawet skakać, skoro my takie rzeczy potrafimy przeskoczyć. No, to jest fajne, tylko... Ty, nie wiedziałem, że tam taki duży nóż leci. Po prostu skoczyć. Co to mi się... Ale mi głowę odjebało. W kosmos wyleciała. I skoczyć w odpowiednim momencie. Okej, okay. I tak samo tutaj. Co to był? Ultimate po prostu. Tam lecą dwa sznoże. Dobra, skoczmy tutaj, żeby nas nie dosięgło. Pięknie. To było naprawdę piękne. Okej, okay, nie, czyli tu mogę sobie stać normalnie w miarę. Czyli co, koniec? E? Tak, E. A wystrzelamy się w taki sposób. Pięknie. Trochę nas połamało na końcu, ale zrobiliśmy to. I znowu pominęliśmy jeden czas. Ale czemu? I nie zebraliśmy wszystkich puszek. Nie wiem, gdzie mogłyby być te reszta puszek, ale to nieważne. W końcu nie jesteśmy, nie gramy w tą grę, żeby przejść ją na 100%, tylko żeby przejść kolejne levele. Okej, okay, czwarty level. Znowu jesteśmy na backstage'u. Znowu jesteśmy na backstage'u, czyli tak jak w samouczku. Tu nam się świecą drzwi, więc musimy je otworzyć. Okej, okay, czyli to jest kolejny samouczek, bo mamy, że dodge, czyli że możemy rozwalać sobie ściany takie, wiecie. To jest w sumie zrozumiałe. Mamy kolejne puszki, ale właśnie, może te puszki są wszędzie gdzieś pochowane w ta... Uuu, właśnie o tym mówię. Dwa punkty za puszki. Tych drzwi się nie da chyba otworzyć, nie? Te maski wyglądają strasznie creepy. To są oczy, what the fuck. Tu jest jakaś ta. Okej, okay, czyli jak mi utnie nogi... To mogę tam się w ten, tak? Czyli ucięło mi nogi. I teraz... jak on chodzi śmiesznie. Okej, kminie. Więc możemy się skradać, tylko trochę takie sadystyczne, że musieliśmy mu odciąć nogi, żeby on się mógł skradać. Moja noga tu jeszcze leży! Oddajcie moją nogę. Nogo! Chodź na spacer. Zabieram cię ze sobą, będziemy szczęśliwi. Uuu, jest nasz przyjaciel! Ale jak zawsze, no marzenia muszą pójść na dalszy plan, ale zrobiliśmy ten level, zebraliśmy wszystkie puszki i daliśmy radę, było naprawdę spoko. I zaczynamy samą głową. Uuu, i widzicie, i ktoś by poszedł już do przodu, a tutaj dwie porcje puszek. Uuu, to jest ta maska, o której mówiłem, że mi się bardzo nie podoba i ona ma trzy życia? To może być trudne, to będzie jakiś boss fight. A ja będę musiał skakać po tych wszystkich tych. Dobra, ale tu trzeba się odrodzić.
I trzeba tam wskoczyć. Tu trzeba wejść na górę. Czy ona poszła uderzyć? What the fuck? Nie wiem po co, ale biegnę po puszki. Tu mnie nie dosięgniesz. Chyba. Jesteś straszny. Czy straszna? Nie wiem w sumie. Kolejne puszki. Ale to już chyba tyle, nie? Bo tutaj też mnie nie dosięgnie. No pewnie, że mnie nie dosięgnie. Fuck! Nie uderzył mnie. Panie trafił. Co się odpierdoliło tu? Okej. Okay. Spróbujmy. Nie wiem co on robi, bo nie da się tutaj obserwować zbytnio. Czy da się tą jego rękę przeskoczyć? Da się. No... Jak mogłem spaść? Okej, okay, i on jedzie dalej w kółko. Jak ja tutaj sobie po prostu stanę... Okej, okay, ale tam można wskoczyć, nie? Nie wiem, czy powinienem iść teraz na górę. Czy jednak nie. Okej, okay, tutaj też ten. Dobra, będę ryzykował po te puszki. Bo tutaj mnie nie dosięgnie, nie? Bo on tylko po tych może latać. Dobra. To w sumie takie ryzyko, ale... W miarę opłacalne ryzyko. Tylko... No, pęknie. Bo już jak tutaj wejdziemy, to on nas już nie może ten. On nas już tutaj nie dosięga. Czy my naprawdę z tobą musimy strzelić? Serio? Muszę mu tam do środka głowy trafić. Do buzi nie, ale tam do mózgu by trzeba było trafić. Znaczy do mózgu. Myślę, że to nie ma mózgu. Jest. Tak też myślałem. Tylko czy to już się trochę popsuje i będzie gorzej działało? Czy już... No, chyba się popsuło i gorzej działa, bo jest jeszcze bardziej hardkorowe niż było. Tak mnie się coś wydaje. Czemu on nie zwraca na nas uwagi? Okej, może on już po prostu nie ogarnia. Jeżeli on już nie ogarnia, to faktycznie lepiej dla nas. Tylko żebyśmy teraz trafili, bo tyle się namęczyłem, żeby tutaj dojść. Strzał! Nie trafiłem! Nie, trafiłem. Już serio, gdybym nie trafił, to koniec by było tego odcinka. Koniec odcinka. Patrzcie, jak on teraz napierdala szybko. Okej, tutaj jak tu mnie nie dosięgnie, więc mogę iść dalej. Tu sobie skoczę tak dla własnego bezpieczeństwa, a tutaj pójdę po puszki. I skoczę tu. Jest! Ludzie! Ludzie, to jest ten moment. To może być ten moment. Tylko trafmy. Trafmy! Trzymajcie kciuki. To podtrzymaliście kciuki. Faktycznie, dzięki. Dzięki wam, bardzo wam dziękuję po prostu. Kurczę, takich mam fanów właśnie. Znaczy kciuków nie chcą trzymać. Za swojego youtubera ukochanego, który dla nich nagrywa i spędza dużo czasu nad tym. Ale przy okazji się super bawi. Ale zdupczyłem. Nie zdupczyłem, udało się. Dobra. Jeszcze raz, trzymajcie kciuki. Jest! Udało się, ale już byłem pewien, że nie trafię. The show must go on. Ale już wygrałem. Nie? Aha, i teraz musimy po prostu przejść triumfalnie, wiecie. Przez bramę zwycięstwa. Tylko czy ja wszystkie puszki już zdobyłem? Tam są dwie puszki, a ile ja mam puszek? Tak, wszystkie zdobędę. I... No i znowu uciekł. Znowu uciekł. Na tej mapie zdobyliśmy wszystko, co tylko się dało. 12 puszek, jednego checkpointa, który był tylko jeden. Super. To było ciężkie. Serio wam powiem, to było bardzo ciężkie, ale kurczę, za to kocham te gry, bo... Bo trzeba się namęczyć. Dzięki, że trzymaliście kciuki ten drugi raz, bo pierwszy raz nie trzymaliście i widzicie, i przez to musieliście dłużej oglądać ten odcinek, bo tak bym szybciej skończył i mogliście byście już sobie iść, a tak musieliście się znowu męczyć. Ale szybko mówię, aż się kurczę zagalopowałem. Dobra, ale tak na wstępie, na koniec już chciałbym wam powiedzieć, że bardzo wam dziękuję za oglądanie tego odcinka, było superaśnie. I do następnego odcinka, już jutro, nie z Bena Eneda, ale z czegoś innego. A Ben Ened będzie już w przyszłym tygodniu, na pewno też będzie odcinek. Na pewno, obiecuję. Trzymajcie się, pa pa.